Rafał Dysiński, chciałem wam powiedzieć kilka słów o zmartwychwstaniu Jezusie. Właśnie chcę wam powiedzieć, że Jezus żyje i zmartwychwstał, i spotkałem go 2,5 roku temu osobiście przez Ducha Świętego. Zadziałał na mnie w ten sposób, że przyjąłem jego ofiarę, jego śmierć i zmartwychwstanie, uwierzyłem w to i Duch Święty zamieszkał jego we mnie. To się stało przez modlitwę mojej znajomej. Ona położyła na mnie rękę i uwierzyłem w to, w jego ofiarę na krzyżu, która jest całkowita. To znaczy, jeżeli uwierzysz w to, że on wszystkie grzechy twoje zabrał, będziesz zbawiony już dzisiaj. Uwierz to. Uwierz w to, że on wszystkie grzechy twoje zapłacił. On to zrobił raz. Raz 2000 lat temu. Poszedł na krzyż i zapłacił za wszystkie twoje grzechy. Jeżeli teraz to przyjmiesz i padniesz nad nim na kolana, on cię przyjmie. To jest zbawienie. Powiem wam, że to jest cała Ewangelia. Nie ma nic więcej. Człowiek się rodzi po złej stronie i jego życie polega na tym, żeby poznać Boga. I to jest moment, w którym możesz to zrobić. Możesz uwierzyć w jego ofiarę. Po prostu zawołaj do niego. On cię słyszy, on jest żywy. On umarł i zmartwychwstał. My często myślimy, że jego nie ma, nie czujemy go, natomiast on żyje. Jezus jest żywy i możesz do niego dzisiaj się z nim połączyć. Wystarczy, że wyznasz swoimi ustami, że wierzysz w jego ofiarę za twoje grzechy i będziesz niewinny. Całkowicie cała wina spadła na niego. Chodzi tylko o to, żeby to przyjąć. Przyjąć sercem, ponieważ on widzi twoje serce. Bóg jest prawdziwy, Bóg jest żywy. I dzisiaj możesz się z nim pojednać. To się nazywa nowonarodzenie. 2,5 roku temu nowo narodziłem się z Ducha Bożego. Wcześniej prowadziłem agencje towarzyskie, byłem uzależniony od kokainy. Moje życie w ogóle szło ponownie po chyłej w dół. Natomiast jedna sekunda spowodowała, że uwierzyłem w jego ofiarę. Wszystko się zmieniło. Jestem dzisiaj nowym człowiekiem. Duch Święty mieszka we mnie. Jeżeli ktoś ma jakąś chorobę, czy dolegliwość, czy nauk, może podejść do nas, pomodlimy się za niego i będzie uzdrowiony.